Demokracja jest super, ale czy na pewno rozumiemy, co to jest demokracja? Niektórzy mówią, że demokracja to rządy większości. Wyobraźmy więc sobie drużynę, która udaje się na zawody. W pewnym momencie dociera do rwącej rzeki. Można próbować ją przepłynąć albo iść do mostu, który jest bardzo daleko. Drużyna głosuje. Na 10 zawodników 7 chce płynąć, a 3 iść do mostu. A więc płyną. Jednak okazuje się, że ci, którzy chcieli iść do mostu, nie umieją pływać i toną. Dalej idzie więc już tylko 7 zawodników. Po jakimś czasie docierają do wysokiej góry. Można się na nią wspiąć, ale to będzie męczące. Można też przejść wąskim tunelem. Znów głosują. 5 jest za tunelem, a 2 za przejściem górą. Idą zatem tunelem. Jednak okazuje się, że ci 2, którzy chcieli iść górą, są zbyt duzi. Nie mieszczą się do tunelu. Z drugiej strony wychodzi więc tylko 5. W końcu docierają na zawody, ale przegrywają, bo jest ich za mało. Tak jest z demokracją. W prawdziwej demokracji większość musi się liczyć z mniejszością, bo bez niej nie ma drużyny, nie ma społeczeństwa. Dziś Sejm i rząd dbają tylko o swoich, ale prezydent musi być prezydentem różnych Polaków. Prezydent musi być głową i sercem.